Witamy Państwa na kolejnym wykładzie. Tak jak wspomniałem, ostatnio dzisiaj mamy gościa, pana Wojciecha Czarnowskiego. Przedstawi Wam różne fajne metody uczenia sieci, tłumaczenia tekstów, czyli wchodzimy już w tą tematykę, prawda, speech to speech, o której mówiliśmy. Kolejne wykłady będą ją kontynuowały. Panie Wojtku, oddaję Panu głos. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Czarnowski. Niektórzy z Was... Muszę się wyciszyć. Bo jestem online. Niektórzy z Was byliście tutaj przed długim weekendem majowym i mogliście widzieć demo konwolucyjnej sieci, która poznaje polskie samochody. Też tam, też to widział? Nie, czy wspominałem Wam, że tą Pan Krzysztof i ja pokazujemy Wam, jak wygląda część tej działki machine learning związana z tworzeniem modeli sztucznej inteligencji, zbieraniem danych do tych modeli i trenowaniem ich. Natomiast jeśli chodzi o użytkowników sztucznej inteligencji, ich to w ogóle nie interesuje, ich to w ogóle nie dotyczy. Tak? Reszta świata, reszta populacji korzysta z tej części sztucznej inteligencji, którą nazywamy serving, czyli udostępnianie. Czyli już modele są wmontowywane w konkretne oprogramowania, czy sprzęty, tak jak obecnie w telefony, czy z Androidem, czy z iOS-em. A od roku iPhone'y, już bodajże iPhone 8 i 10 mają dedykowany chip. Właśnie nie do trenowania sieci neuronowych, ale do ładowania do tego chipa gotowych modeli po to, żeby szybko, z dużą wydajnością, przy małym poborze prądu te modele mogły wykonywać pracę. Tak? Jeśli ktoś z Was zetknął się lub ma iPhone'a X, iPhone'a 10, to tam sieć neuronowa potrafi rozpoznawać twarz człowieka i bodajże jest w stanie unikalnie zidentyfikować twarz z jedną na milion albo i lepiej. Co w przypadku zabezpieczania wcześniej, na przykład na kody cyfrowe, powiedzmy, szansa na to, że ktoś wbije od za pierwszym razem, jest 1 do 10 tysięcy, powiedzmy sześciocyfrowe. Tak? A w przypadku sztucznej inteligencji, która rozpoznaje twarz, tak, ona bierze pod uwagę 30 tysięcy cech w tym iPhone'ie. Tak? Jest potencjalnie bardziej to bezpieczne, tak? Te zabezpieczenie na twarz jest potencjalnie bardziej bezpieczne, jak również i metody łamania tego są zupełnie nowe. Takie pytanie, czy jest w stanie stwierdzić, że nie ma do czynienia z zdjęciem? To jest pewien problem. Więc tak, jeśli chodzi o do czynienia ze zdjęciem, to aplowska technika tak, ponieważ oni budowali oprócz zwykłej kamery kamerę na podczerwień. Także ona, powiedzmy, termowizyjny obraz trzeba w tym momencie zasymulować, tak, żeby ją oszukać. Jak również tam jest też widzenie stereoskopowe i
trzeba nie tylko tak by ten profil temperaturalny, ale, temperaturowy, ale też i ten trójmiarowy zrobić. No i tego typu ataki ludzie to już nawet demonstrowali. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A w ogóle w przypadku sieci neuronowych my tak naprawdę nie wiemy, jeśli sieć jest wytrenowana na jakimś zestawie danych i używamy ją potem do predykcji czy inferencji, tak jak my tutaj nazywaliśmy, stosując każdy językowy z angielskiego. My nie wiemy, jak ta sieć dokładnie działa i dokładnie jakie cechy bierze pod uwagę przy cechy sygnału wejściowego przy predykcji, więc jest cała poddziedzina machine learning, która zajmuje się oszukiwaniem sieci. To się nazywa generating adversarial samples. Nie wiem, czy ktoś z was może już w internecie widział coś takiego, że powiedzmy mamy sieć, która rozpoznaje stare polskie samochody, tak, 10 marek. Ktoś pokazuje tej sieci obrazek JPEG czy PNG, który wygląda jak szum. Po prostu jak szum. Różnokolorowe kropki. A sieć mówi, to mały świat. Ja takiego demo wam nie przygotowałem, ale jest to możliwe ze względu na to, że ludzie już... Tak? Raczej może chodzi o coś takiego, że mamy pewną przestrzeń. Chciałbym cofnąć się do tego, że sieć neuronowa to jest taki system modelowania funkcji Y w nasie f od X. X jest naszym wejściem, Y jest wyjściem. A f od X jest mapowaniem wejścia na wyjście. W przypadku głębokich sieci neuronowych, którymi się tutaj zajmujemy, funkcja Y w nasie f od X może być bardzo złożona, może mieć miliony, dziesiątki milionów parametrów i jest bardzo mocno nieliniowa. To oznacza, że sam mechanizm tego modelowania jest potężny. I teraz jak mamy Y równa się f od X, to X jest jakąś, no możemy to traktować jako wektory wyjściowe, takie wektory wyjściowe, tensory, tak? Jeśli nie chcemy brać pod uwagę wymiarowości. No to zbiór wszystkich możliwych X to będzie nasza przestrzeń wejść, wielowymiarowa przestrzeń wejść, a zbiór wszystkich Y-ków to będzie przestrzeń wszystkich wejść. Teraz to, co robią takie ataki, to one modelują samą przestrzeń X-ów i Y-ków i w przypadku Y-ków patrzą, mamy 10 klas tych samochodów, tak? Patrzą, że żeby dostać małego Fiata, to jest taka podprzestrzeń X gdzieś. Tak? I to, co się robi, to odpala się wielokrotnie, oczywiście wszystko w sztucznej inteligencji, prawie wszystko to jest metoda gradientu prostego. Czyli nie wiemy, a próbujemy aproksymować. Tak? Próbujemy wszystko aproksymować. Więc mamy tą podprzestrzeń X i próbujemy zmieniać bardzo małą część tego X-a, w naszym przypadku obrazka mojego Fiata, tak? Żeby znaleźć granicę, gdzie predykcja przeskoczy z mojego Fiata na przykład na połowę. Tak? Jeśli się w ten sposób spróbkuje taką sieć, no to można wygenerować potem obraz, który będzie lekko zmodyfikowanym obrazem Poloneza, a będzie rozpoznany jako mały Fiat. Także okazuje się, że my tak naprawdę nie wiemy, co sieci się uczą, ale są metody na to, żeby przynajmniej granice, które są istotne, które powodują zmianę wyjścia sieci, tak, żeby te granice rozpoznać i ludzkie oko tych zmian w X-ach często nie zobaczy, a
a sieć już zostanie ogłupiona. Zresztą... Czyli jak są te takie najbardziej spektakularne rzeczy, które widziałem, to są może są te adwersarii generalne gorszy, te ANN, które jeden czy drugi, tak? Jeden mówi, no to jest to, nie, wcale nie jest, a nie jest. Dokładnie. I w końcu wychodzi z tego coś, co absolutnie nie przypomina kota, ale jest kotem, ale faktycznie jest rozpoznawany. Jest w sumie czymś między psem a kotem, ale sieć wygenerowała kota, nie wiedząc, że to jest kot, tylko wiedząc, co wygenerowała. I rozumiem, że one mniej więcej do tej samej sprawy działają. Tak, szukają tych granic. Szukają granic i próbują przepchnąć sieć do innej kategorii, do predykcji innej kategorii. Okej, to może tyle odnośnie rozpoznawania obrazów. Ja nawet miałem taki slajd. Chciałem wam pokazać. O. W zeszłym roku, kiedy zacząłem się zajmować tymi sieciami głębokimi, napisałem aplikację, która mogła oglądać samochody i wyświetlała informacje, co to za marka. Oczywiście byłem wtedy w San Francisco i nie udało mi się powodować, żeby ta sieć rozpoznała poprawnie polski samochód, to też raz. No inaczej jak ze zdjęć w internecie. Okej, dzisiejszy temat. Ja może sobie ustawię 10:27, to jest 15 minut. Sobie ustawię, powiedzmy, timer na 15 minut gadania, a potem przejdziemy do demo, ok? Tyle mam czasu. Więc ostatnie dwa czy trzy wykłady to były sieci konwolucyjne. Sieci, które przyjmowały wektor jako wejście, wektor X o stałej wielkości. W przypadku sieci do rozpoznawania obrazów, samochodów, rozdzielczość obrazka było 224x224 piksele razy 3 kanały RGB, czyli jedno razy drugie razy trzecie i to byłaby wielkość, czy tam rozmiar wektora X. Zawsze taka sama. I sieci konwolucyjne na wejściu mają wektor o stałej długości, na wyjściu mają wektor również o stałej długości, ale liczonej przez nas. I byście poznawali tam technikę transfer learning, która umożliwiała wykorzystanie sieci, właśnie ustawienie na wyjściu rozmiarowości tego wektora. Tak? Na jednych zajęciach to były po prostu dwa neurony na wejściu, na innych było to 10, ale znacie już zasadę. Ale co jeśli mamy dane wejściowe, w których nie znamy długości wektora lub w których długość wektora na wejściu może się zmieniać. Teraz przykłady takich rodzajów danych to będą sekwencje czasowe, to będzie na przykład język, w którym tak dzisiaj będziemy robić, będziemy tłumaczyć zdania z języka angielskiego na polski, czyli sekwencja to będą poszczególne słowa w zdaniu zakończone kropką, więc może być ich 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100. Można byłoby do budowania takiego systemu wykorzystać sieci zwykłe neuronowe czy konwolucyjne, ale wymyślono sieci, które bardzo dobrze, właśnie lepiej niż tamte, się sprawdzają w przypadku
w przypadku danych, które mają jakieś zależności czasowe czy sekwencyjne. I to jest przykład. Mamy sieć A, podajemy X na wejście, na wyjściu dostajemy wynik Y, o, A. T, ponieważ to jest jeden element sekwencji, i ta sieć ma taką cechę, że przy podawaniu kolejnych X-ów ona może pewną informację wziąć pod uwagę przy wyliczaniu Y czy H. I teraz, żeby rozpakować to, mówimy o sekwencjach, to zrobimy sobie takie ćwiczenie mentalne. Mamy tą samą sieć, tak, ale pokażemy ją sobie w takiej wersji rozwiniętej, gdzie po prostu idąc tam w prawą stronę, podajemy na wejście sieci poszczególne kolejne elementy sekwencji. Tak, 0, 1, 2. Sieć jest ta sama. Tak? To jest tylko takie konceptualne rozwinięcie. Sieć to jest sieć A. Więc gdybyśmy uczyli tą sieć słowaniem hello, to byśmy jako x0 podali H, potem x1e, potem L, L, O. I teraz przy wyliczeniu H0 sieć bierze pod uwagę tylko H. Przy wyliczeniu H1 bierze pod uwagę jakąś informację z poprzedniego kroku oraz E i daje jakieś wyjście. Potem L, jakaś informacja z poprzedniego kroku i znowu wyjście. Skomplikowany, nieskomplikowany. Będzie dużo parametrów. No tak, nie wiadomo, co się siedzi. Nie wiadomo i często nie da się tego zinterpretować. Nie, w przypadku rozpoznawania obrazów ludzie już wymyślili, jak interpretować zarówno wejścia do poszczególnych warstw, jak i wagi, które są używane do przeliczania wyjść. Natomiast w przypadku sekwencji x-y są interpretowane i potem na wyjściu y-ki są interpretowane. I jakieś tam aspekty sieci, zresztą dzisiaj zobaczymy, też są interpretowane. Natomiast większość to jest właśnie... Nie wiadomo, o co chodzi, tak? Nazywają to Amerykanie hidden state, inni nazywają to pamięcią takiej komórki. I zostawmy to. Porozmawiamy sobie za chwilę o tym, jak w naszym przypadku przy tłumaczeniu maszynowym zamienić sobie zdanie na jakąś formę wektorów, żeby sieć mogła to zassać. I też porozmawiamy sobie być może trochę na temat tego, jak z wyjścia sieci, że też będzie wektorem albo tensorem, w przypadku większej wymiarowości, jak z wyjścia sieci uzyskać z powrotem zdanie, ale w innym języku. Chwila na temat tego, czym jest tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe to będzie tłumaczenie z jednego języka na drugi przy pomocy maszyny. Najkrócej. Najkrócej. I macie kilka przykładów zdań w języku źródłowym, angielskim, zdań, które zostały zadane sieci jako prawidłowe tłumaczenie na język polski. Tam, gdzie jest znak równości, to myśmy powiedzieli sieci, to jest poprawne tłumaczenie. A potem na etapie
prognozowania, inferencji. Trzecia linia to, to jest to, co sieć nam powiedziała, jak pokazaliśmy jej zdanie w języku angielskim. I can't translate this sentence. Nie potrafię przetłumaczyć tego zdania. Okazało się, że sieć potrafi przetłumaczyć to zdanie. Dokładnie tak, jak jeden z moich kolegów 20 par lat temu w Pradze czeskiej, który się nauczył jednego zdania w języku polskim przez rok, jak się przyjaźniliśmy, i potrafił to powiedzieć naprawdę doskonale. Mówił: z dnia na dzień coraz lepiej mówię po polsku. Ale możecie też zobaczyć, że język polski to jest taki truizm. Jest jednym z trudniejszych, albo najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych języków na Ziemi. To jest prawdą o językach słowiańskich generalnie i rodzinie języków indoeuropejskich, do których również i sanskryt jest zaliczany. Nie jest łatwo sieciom na pewno nauczyć się naszej gramatyki, skąd znasz angielskiego. I możecie też zobaczyć, jak sieć sobie radzi, kiedy jest niedotrenowana, kiedy jeszcze ma, nie wiem, 2 latka, tak? I na pędzel mówi psieździel. W jaki sposób systemy tłumaczenia maszynowego się trenuje? Bardzo prosto. Przez podawanie jej tysięcy i tysięcy, czasem milionów x-ów i y-ów. Ta sieć to jest bardzo skomplikowany system do mapowania x-ów na y-ki. X-em będzie zdanie w języku angielskim, y-em zdanie w języku polskim. W tłumaczeniu maszynowym zbiory takich par językowych, które są dopasowane czy na poziomie zdań, czy na poziomie akapitów, czy na poziomie dokumentów, nazywa się korpusami równoległymi. I ja mam jeden korpus, którego fragment tutaj macie, przekażę. 30 parę tysięcy par zdań. Jak również dostaniecie linka do zestawu takich w miarę krótkich dwujęzycznych korpusów dla wielu różnych języków. Jeszcze taka rzecz. W przypadku tłumaczenia maszynowego to człowiek zazwyczaj, człowiek jest odbiorcą tego tłumaczenia, zawsze. Człowiek jest odbiorcą. Więc jak możemy stwierdzić, czy tłumaczenie jest dobre, czy nie? Kiedy po pierwsze, tłumaczenie jest bardzo mocno kontekstowe, tak? Inaczej będzie, nie wiem, matematyk patrzył na tekst, inaczej fizyk, inaczej Adam Mickiewicz na to spojrzy, a inaczej... Dobra, tego nie pamiętam. Więc w momencie, kiedy trenujemy te systemy tłumaczenia, możemy po wytrenowaniu sieci wygenerować kilkadziesiąt tysięcy takich par i dać ludziom do oceny, tak? I oni nam powiedzą, tłumaczenie, znaczy ta sieć potrafi dobrze tłumaczyć lub nie. Ale jest to bardzo pracochłonne i kosztowne, więc dawno temu i przez cały czas ludzie próbują zautomatyzować ten system oceny jakości tłumaczeń. Jedna z technik obecnie rozpowszechnionych nazywa się BLUE, z angielska Bilingual Evaluation Understudy. To jest taka miara od 0 do 100 jakości tłumaczenia, 100 doskonałe tłumaczenia, 0 badziewne tłumaczenia. Tak?
siedzi, nie wie, co to znaczy. Jest to miara, która ma taką cechę, że jak ją testowano na wielu korpusach, jakby na ocenie jakości tłumaczeń dla wielu dziedzin, tak, uzyskano dość dobrą zgodność, że jeśli ludzie ocenili dany zestaw tłumaczeń jako dobry, to ten wskaźnik blue był dobry. Jeśli słabszy, to był mniejszy. Jeśli lepszy, to był większy. Podobno korelacja tego blue z oceną przez człowieka jest na poziomie ponad 80%, więc całkiem nieźle. A ponieważ jest to algorytm, to można wytrenować sieć, wygenerować parę tysięcy zdań już tłumaczonych, a potem przypuścić ten algorytm i dostajemy 15. I już wiemy, że coś tam jest poprawnie zrobione. Jak dostaniemy 80, to już jest tam od 60 paru, to już tłumacze profesjonalni uzyskują tą miarę blue. Myśmy z panem Krzysztofem robili różnego rodzaju eksperymenta na takim korpusie Europarl. To jest wielojęzyczny zbiór posiedzeń Parlamentu Unii Europejskiej, gdzie wszyscy mówią, prawie wszyscy po angielsku, potem jest to tłumaczone na kilkanaście języków państw członkowskich. I ponieważ to jest zbierane i są to dane publiczne, to można na tym trenować system tłumaczenia. Myśmy to robili. Możecie zobaczyć, że jakieś tam próby pierwsze, czerwone x-y, tak? Koło 15. Jakość tłumaczenia. Potem 16, gdzieś 17, gdzieś tam 21. Najlepsze nasze wyniki 30. O kurczę. 3 minuty jeszcze. Zanim przejdziemy do demo. Możecie zobaczyć, że oś X to jest liczba kroków treningowych w przypadku sieci. I kiedy z tego wykresu blue się okazywało, że już sieć się niewiele uczy, to myśmy te treningi przerywali. Tak? Niektóre po 20 tysiącach kroków, niektóre po 40. A możecie zobaczyć, że nasz najlepszy trening, tak, 220 tysięcy kroków, tydzień trenowania. I szedł do góry, tak, i stopień poprawności po tym tłumaczeniu, tak, 31%. Co ciekawsze, jest to o 0,3% lepsze, ponieważ zastosowaliśmy taki autorski mechanizm ułatwienia sieci zrozumienia języka polskiego. Tak? W języku polskim jest bardzo dużo końcówek koniugacyjnych, deklinacyjnych. Gramatyka jest bardziej skomplikowana, ale jeśli się podzieli wyrazy na przedrostki, rdzenie i końcówki, to w tym momencie sieć już nie myśli na poziomie całych słów, ale myśli na poziomie na przykład rdzeń wyrazu przeniesie znaczenie wyrazu, przedrostek zmodyfikuje, a końcówka da nam jakąś formę gramatyczną. Tak? I sam taki zabieg oddzielenia końcówek i przedrostków, pyk, i sieci było łatwiej, troszeczkę lepiej zrozumieć język polski. Więc blue. Dobra. Demo. Systemy tłumaczące tworzy się w oparciu o taką architekturę wykorzystującą sieć rekurencyjną w takiej konfiguracji. Koder,
któremu pokażemy zdania wyjściowe? The card is black, tak? Zdanie wyjściowe. Koder wypuści na wyjściu jeden wektor o 100, 200, 300 liczbach rzeczywistych, który nazwiemy kontekstem czy znaczeniem zdania. Druga część tej architektury to będzie dekoder, któremu pokażemy ten kontekst. I on iteracyjnie, jak wiecie, sieci rekurencyjne dostają w kilku krokach poszczególne wejścia. W tym przypadku wejściem będzie ten wektor kontekstu. Sieć wypuści pierwsze literę, czy token, czy wyraz swojej predykcji i na następnym kroku dostanie swój stan ukryty i tą literkę, czy ten token na wejście. Czyli w pierwszym kroku predykcja to jest kod, drugi krok dostanie tego kota i stan ukryty, wypuści jest, potem w następnym kroku sieć dostanie jest, stan ukryty, wypuści czarny. Aż do momentu, w którym sieć powie wystarczy, albo skończy się pamięć. Tak, wystarczy koniec zdania. Oprócz tego w naszej architekturze, oprócz kodera i dekodera, będziemy mieli zaimplementowany taki podsystem koncentracji. Czyli ten poszczególne kroki, które nam po stronie już dekodującej, które nam generują zdanie wyjściowe, oprócz tego, że będą wiedziały, co wygenerowały wcześniej i ten stan ukryty, dostaną jeszcze dodatkowy wektor. To będzie wektor koncentracji. Czyli zobaczą sobie matrycę, która powstaje przez przemnożenie wyjść kodera, czyli tych poszczególnych wyrazów języka angielskiego, przez jakiś wektor wag, wektor koncentracji. I może się wtedy zdarzyć tak, że przy generowaniu kolejnych słów w zdaniu już polskim sieć będzie potrafiła się skoncentrować na jakimś fragmencie zdania angielskiego, na przykład przy generowaniu słowa kot. Sieć weźmie pod uwagę the cat. Przy generowaniu słowa jest weźmie pod uwagę is. No i black. Skoncentrowany się na blacku, wypluje czar. Oczywiście nie będziemy programować tych wag koncentracji, tylko je niech się sobie sama wymyśli, tak? My tylko jej pokażemy kilkadziesiąt tysięcy par zdań. To wystarczy. Jeden jeszcze aspekt kodowania, zanim odpalimy demo. Trochę technologii. Jak zareprezentować literę tak, żeby mogła stanowić jakiś wektor, który potem wrzucimy jako nic do sieci. Można zrobić to tak. Gdyby całym naszym korpusem było słowo hello, możemy przypisać każdemu różnemu znakowi w naszym korpusie jakiś indeks. Ile będziemy mieli tutaj różnych liter w tym korpusie? Ktoś odważy się przeliczyć. Hello. Ile różnych liter jest w wyrazie hello? Cztery. H-L-O. Tak? Więc mamy 4. Teraz jak byśmy zamienili to na liczby? Możemy to zrobić w ten sposób. Pierwsza litera będzie miała kod 001, druga 0010, trzecia 0100 i czwarta 1000. I mamy 4 wektory i już możemy
wrzucić to na wejście, które będzie miało szerokość 4 neurony i na każde wejście będzie wpuszczane 0 lub 1. Tak? Przykład. Co jeśli mamy korpus większy niż słowo hello, jeśli mamy tam 30 parę tysięcy zdań. Możemy zrobić coś takiego. Możemy przepuścić taki plik, język angielski na przykład, wszystkie zdania w języku angielskim, podzielić na tokeny przez oddzielenie, podzielenie w miejscach, gdzie są spacje, czy przecinki, czy kropki, sprawdzić, które rzeczy są unikalne. My dostaniemy 5, 6, 20 tysięcy różnych słów w języku angielskim. W przypadku polskiego będzie 60 tysięcy, bo będą słowa z różnymi końcówkami. I potem zamieniamy każde słowo na taki wektor. Na przykład, jeśli byśmy mieli, nie wiem, 20 tysięcy słów w języku angielskim, to wektor będzie miał 20 tysięcy zer jedynek. Przepraszam, 20 tysięcy zer lub jedną jedynkę, która będzie odpowiadała indeksowi tego słowa w tak zbudowanym słowniku. Tak? Także tam nasza 86 to będzie jedynka na 86 miejscu z tych 20 tysięcy. Co jest fajne, bo sieć już to zrozumie, ale domyślacie się, że jeśli mamy 20 tysięcy rozmiar wektora wejściowego w jednym kroku, to bardzo szybko nam się skończy pamięć w komputerze i jest to nieefektywne kodowanie informacji. Więc będziemy stosować taką technikę, mając już ten wektor, kod jeden z, zastosujemy technikę nazywaną osadzaniem, która nam zmniejszy wymiarowość takiego wektora z 20 tysięcy na przykład do 300, do 500. Ale wtedy już poszczególne elementy wektora będą, nie będą wartościami zero-jedynkowymi, tylko będą liczbami rzeczywistymi. Co się sieci będzie bardzo podobać i jednocześnie obniży użycie pamięci kilkadziesięciokrotnie przynajmniej. Jeszcze jedna rzecz. Trenowanie sieci neuronowych to mnożenie wielowymiarowych macierzy, liczb przez siebie, co w przypadku procesorów, tych CPU, które mamy we wszystkich komputerach i serwerach, jest mało wydajne, jeśli mamy tych liczb do przemnożenia dziesiątki milionów, setki tysięcy razy. Używa się do tego kart graficznych, GPUs, które mają taką cechę, że potrafią równolegle mnożyć bardzo dużo liczb w celu generowania trójwymiarowych fantomów, czyli gier na przykład. Ale bardzo wolno się do nich informacje przesyła i bardzo wolno one są odczytywane tak naprawdę. Więc wykorzystamy taką koncepcję wsadu. Nie będziemy wpuszczać do sieci na GPU po jednym znaku. Nie. Zrobimy wsad, który za jednym zamachem ileś znaków, czy ileś całych sentencji przeniesie nam do pamięci GPU. Potem GPU zrobi wszystkie przeliczenia, a potem wyciągniemy to z GPU. I dzięki temu będziemy mieli coś, co prawdopodobnie będzie działo szybciej niż w przypadku CPU, gdzie wszystko jest pod ręką. I dane, i moc obliczeniowa. To będzie w demo. Jeszcze jedna rzecz. Trenowanie sieci to jest ciągle jeszcze taki proces ręczny. Nie mamy tutaj traktorów, nie mamy linii produkcyjnych, ponieważ ta działka sztucznej inteligencji, jakby jej praktyczne zastosowanie to jest ostatnich 5-6 lat. I w tej chwili cały świat wymyśla te techniki automatyzacji w
wrzucania tego do produkcji, mamy wyścig zbrojeń i proces trenowania sieci jest jeszcze wymaga dużo ręcznej pracy, więc pokażę Wam też takie oprogramowanie, które tutaj skonfigurowałem do monitorowania progresu postępu treningu. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, będziecie mogli sobie to również skonfigurować i używać podczas trenowania. Wtedy będzie można funkcję straty, bieżącą wartość funkcji straty w czasie treningu oglądać, czy prognozę jeszcze czasu ten trening będzie trwał, czy przykładowe, co jakiś czas podczas treningu, przykładowe tłumaczenia oraz taka wizualizacja tego mechanizmu koncentracji, o którym wspomniałem. Zobaczymy, czy to pójdzie. Dobrze, kilka minut zajmie nam skonfigurowanie środowiska na Google Scholar. W międzyczasie, jeśli macie jakieś pytania, na przykład odnośnie tego, jak to uruchamiać, jak używać tego Google Scholar, albo na temat sieci rekurencyjnych, czy systemów tłumaczenia, proszę bardzo. Zadawać, pytać. A my w międzyczasie będziemy. Może pytanie, czy to podejście z tymi sekwencjami jest popularniejsze obecnie, czy w latach nie proste i daje dobre wyniki, dlatego się stosuje innych na przykład? Jest stosowane powszechnie, w bardzo wielu obszarach zastosowań. Tak już 3-4 lata. I używa się również technik mieszanych, na przykład obrazy i sekwencje. Tak? Można zrobić sieć, która będzie miała koder konwolucyjny, a wyjście sekwencyjne i wtedy można wytrenować sieć, która nauczy się opisywać to, co widzi na zdjęciu czy na filmie. Można zrobić coś odwrotnego. Można zrobić sieć, która będzie generowała obrazy z opisów słownych. Koder będzie sekwencyjny, wyjście będzie, znaczy dekoder będzie odwrotną siecią konwolucyjną, gdzie robimy dekonwolucję na przykład. Można również. Czy to dobrze wkleiłem? Nie. Fuj. Zgadałem się i.
ale ponieważ te sieci sekwencyjne są już stosowane w produkcji od paru lat w dużych firmach czy w Facebooku, tak? Do tego, żeby się Facebook, algorytmy Facebooka uczyły dużo na nasz temat, tak? Czy w Google z tego samego powodu, tak? żeby nas sprzedawać marketerom. Sieci sekwencyjne relatywnie ciężko się trenuje. Często jest tak, że z różnych powodów podczas treningu nie uzyskujemy zbieżności, więc sieć się niczego użytecznego nie uczy. Więc z tych powodów, że mimo że one są potężne, to są znacznie trudniejsze do szkolenia niż konwolucyjne. Na przykład Facebook w swoich systemach tłumaczenia przeszedł już na sekwencyjne sieci konwolucyjne. Wykorzystując kilka sprytnych trików, udało się wykorzystać sieć konwolucyjną w ten sposób, że mamy te nasze wektory opisujące zdanie wejściowe, to my je sobie zamapujemy jako poszczególne składniki pikseli RGB na obrazie. I wtedy możemy to wrzucić do sieci konwolucyjnej. I się okazuje, że w tym momencie zyskujemy na stabilności trenowania, wykorzystując sieci konwolucyjne, jak również ten mechanizm koncentracji, który będziemy zaraz ćwiczyć. Znacznie łatwiej jest trenować w tej architekturze sieci konwolucyjnej na zdaniach do 1000 tokenów. Na tym GPU, do którego mamy na przykład dostęp tutaj przy Google Colab. 7 razy szybciej. Także sieci sekwencyjne jako idea jest potężna, ludzie z tego korzystają, ale implementacje oczywiście już są optymalizowane z wykorzystaniem innych rozwiązań, które działają. Na razie jesteśmy na takim etapie, że poinstalowaliśmy potrzebne biblioteki, między innymi PyTorch, bibliotekę do Deep Learning, i pociągnęliśmy plik naszego dwujęzycznego, równoległego korpusu angielsko-polskiego, który ma 2 mega, 2,5 mega. Okay. Maszyna wirtualna działa. GPU. K80 dostępne. Zobaczymy, czy to się uda. Druga rzecz, którą bym chciał uruchomić, to jest to. To będzie konfiguracja do tego systemu wizualizacji postępu treningu, o ile będzie czas powiedzieć. My mamy czas do za 15, tak? Tak.
Was przepraszam, że robię tą konfigurację teraz, ale z Wisłostrady nie zjechałem tak jak trzeba. I dlatego nie byłem tutaj na czas, żeby to odpalić. Ok, to jest jedna rzecz, którą można zrobić, jeśli się wykona ten notebook Cola versus H-Access. Można wykorzystać jakiś program terminalowy do zalogowania się na tą naszą maszynę wirtualną, która jest tak naprawdę Linuxem i Ubuntu. I możemy sobie monitorować proces CPU, zajęcie z pamięci, czy na bieżąco to, co się dzieje na naszym GPU, tak? Na naszej K80, która pobiera w tej chwili w stanie spoczynkowym 26.2. Nie jest wykorzystana, znaczy nie jest zajęta, pamięć nie jest zajęta, jest na poziomie poboru mocy P8, najniższy. Dobra. Dobrze, to jest nasz notebook do demonstracji systemu tłumaczenia maszynowego z wykorzystaniem architektury Sequence to Sequence. Z większością tego, o czym dzisiaj mówiłem, opisano. Uruchamiamy, ładujemy biblioteki. Gdyby ktoś z Was chciał te rzeczy robić lokalnie na swoim laptopie, to można. Można zainstalować sobie takie oprogramowanie Anaconda. To jest cross-platformowa dystrybucja Pythona do wykorzystania w machine learning i data science.
można sobie tą Anacondę skonfigurować. I nawet jeśli nie mamy GPU na laptopie, tak, to większość tych rzeczy, które my tu pokazujemy na tych wykładach, to będzie działało na laptopie tylko, że powoli. Ale uzysk jest taki, że wszystko jest na laptopie. Wszystko jest dostępne. I często przy pracy nad sieciami neuronowymi, nad trenowaniem modeli, robimy takie rzeczy, że zmniejszamy rozdzielczości grafik, zmniejszamy tymczasowo rozmiary korpusów, rozmiary datasetów do jakiegoś niewielkiego ułamka, po to, żeby robić próby na lokalnym sprzęcie, a jak już wiemy, że wszystkie klocki działają, to wtedy skalujemy w górę, wrzucamy rzeczy do chmury, czy do tego Google Cola, czy do potężniejszych serwerów, które się wynajmuje albo na godzinę, albo na sekundy, w zależności od mocy obliczeniowej potrzebnej. Więc ponieważ na Google Colabie mamy GPU, no to idziemy ścieżką GPU. Inaczej się to wyłączy. Odpalam fragmenty kodu, które za chwilę wszystkie przyczyny. O! Kilka klocków. Wczytujemy nasz plik, ten angielski, angielsko-polski plik, który wygląda w ten sposób. Angielski, polski, oddzielony znakiem tabulacji. Więc wczytaliśmy 36 tysięcy takich par, po czym wykonaliśmy taką wstępną obróbkę, gdzie wywaliliśmy zdania, które mają mniej niż 3 tokeny i więcej niż 25. Odrzuciliśmy 20 parę tysięcy zdań, po czym poindeksowaliśmy wszystkie słowa w języku angielskim i wszystkie w języku polskim. Mamy 3000 różnych słów w języku angielskim w tej części korpusu i 6000 w języku polskim. Tak? Więcej, bo końcówka. Druga rzecz, którą robimy, jak już stworzyliśmy sobie słowniki, to jeszcze przy tych słownikach policzyliśmy sobie, ile razy dany token w korpusie występuje. I jeśli słowa występują mniej niż 3 razy, to je wyrzucimy ze słownika. Myśl jest taka, jeśli się zobaczy jeden tylko przykład jakiegoś słowa w języku źródłowym i docelowym, raczej nie będzie w stanie zgeneralizować tego, jak to słowo tłumaczy. Im więcej razy dane słowo zobaczy w różnych kontekstach, tym więcej będzie miała materiału do stworzenia swojego hidden state i wymyślania potem tych tłumaczy. Więc trymujemy angielski i polski i i już strymowaliśmy. I nie wiem, ile zostawię. A, tutaj. Więc tak, usunęliśmy tyle słów, ile słów, nie wiem, bo uruchomiłem tą komórkę za dużo razy,
ale potem, jak już mamy skrócony słownik, no to jeszcze nie potrzebujemy się zajmować zdaniami, które zawierają słowa, które właśnie wyrzuciliśmy ze słowników, więc z 10 tysięcy par zeszliśmy do 4800. To wszystko robimy po to, żeby trening zajął mniej niż godzinę czasu. Nie dlatego, że ma to wielki sens przy robieniu systemu produkcyjnego. Otóż tu fragmenty kodu, które nam umożliwią generowanie tych psalów, o których wspomniałem wcześniej, czyli uruchamianie kodu dla więcej niż jednego kroku jednej komórki sieci na raz. Całym psalem. I ładujemy naszą sieć sequence to sequence z koncentracją, czego dzisiaj nie będziemy omawiać. Testujemy encoder, koder i decoder na jakichś tam przykładowych małych danych. Najważniejsze dla nas jest to, że te rzeczy się, można powiedzieć, kompilują, uruchamiają i wymiary tensorów się zgadzają. Sprawdzamy, czy nasza część kodu odpowiedzialna za kalkulację funkcji straty działa. Działa. Czy nasza funkcja odpalająca część treningu dla jednego wsadu działa. I za chwilę przejdziemy do parametry treningu są tutaj podane. Prawdopodobnie trening leci. Zaraz, za chwilę to sprawdzimy sobie. Ta sieć będzie miała 500 komórek rekurencyjnych. Każda z nich ma swój hidden state. Pamięć. Będziemy mieli dwie warstwy tych sieci rekurencyjnych. Nasz wsad, czyli batch, będzie składał się z 50 par zdań przetwarzanych na raz. Będziemy trenować to przez 1000 iteracji. Zobaczmy, czy to coś tu się będzie działo, czy coś tu się dzieje. Tu nic nie widać jeszcze, co w naszym monitoringu. Maszyna wirtualna Google Colab ma dwa rdzenie procesora CPU, czyli wykorzystanie tego 50% oznacza, że jeden rdzeń jest zajęty, coś się dzieje. Nasze GPU, proszę, 800 mega pamięci procesora graficznego zajęte przez nasz
model, nasze modele, no i nawet jest jakaś utylizacja. Także coś się dzieje, mimo że nie widzimy jeszcze co. Widać, że trening idzie. Zobaczmy, czy ta maszyneria do wizualizacji postępu treningu zadziała. Zobaczmy. A to był? No. Okej. No dobrze. Mamy oczy. Po co się z tego korzysta? Tak jak powiedziałem, obecnie często jest tak, podczas trenowania modeli, że te treningi idą donikąd. I po to chcemy monitorować funkcję kosztu, czy jej poszczególne wartości w iteracjach. Chcemy przerwać trening tak szybko, jak się zorientujemy, że on do nikąd nie prowadzi. Albo też monitorując ten jeden wskaźnik, często jesteśmy w stanie określić, czy sieć już się wystarczająco dobrze wytrenowała. Przerywamy trening, zapisujemy sobie wytrenowaną sieć, wrzucamy do produkcji, tak? Te rzeczy, te czasy, które my tutaj mamy, zobaczcie, on tu aproksymuje, że za 40 minut skończy trening, tak? Na 4000 par zdań, 1000 iteracji, tak? Czyli 1000 razy weźmie sobie batch 50 par zdań i przepuści przez koder, dekoder, policzy sobie funkcję utraty. 1000 razy. To jest szkolny przykład. Także żeby wytrenować takiego tłumacza w jakimkolwiek użytecznym zakresie, to na tym Google Colabie nam nie wystarczy darmowego czasu. Oni tam dają 12 godzin na trening. Potem resetują maszynę. Tak? Tyle za darmo. Pokazywałem wam wcześniej wykres tego Blue, jakości tłumaczenia naszej sieci, którą trenowaliśmy przez tydzień czasu. Na 4 takich GPU, które są na kolabie, na innej maszynie. Także i tam właśnie wykorzystaliśmy korpus tego Parlamentu Europejskiego z angielskiego na polski z 600 tysiącami zdań, par zdań. Także to na te wykresy człowiek się napatrzy. I lepiej sobie to tak ustawić, żeby na początku, kiedy trening się zaczyna, patrzymy, czy coś się dzieje w dobrą stronę. Tutaj co 50 kroków widzimy, że nasza funkcja straty, czy niedokładności, tak? To jeśli kojarzycie, funkcja straty to jest taka miara, gdzie dajemy punkty karne za każdą niedokładność działania sieci, tak? W skrócie. Więc po 50 iteracjach, jeśli dawało się jakieś zadanie trenowania, zadanie translacji sieci, tak, no to tyle błędów narobiła, że musi zapłacić 3,9 jednostek. Tak? Po 150 krokach już płaci tylko 3 jednostki. Tak? Jest mniejszy koszt. Także chcemy, żeby ten koszt w miarę treningu, koszt błędów, spadał, więc na początku treningu to nas interesuje najbardziej, nie? Że spada.
potem to zostawiamy w spokoju i pracujemy nad czymś innym. Idziemy na kawę, na lunch, idziemy spać. I co parę godzin się sobie człowiek patrzy na taki dashboard monitorujący, czy to ma sens. A jeśli ktoś pracuje w firmie, która ma takich superkomputerów ileż, to co można zrobić? Można odpalić sobie kilka takich treningów o różnych parametrach, tak? Na różnych klasach mocy dookoczeniowych. I wtedy sobie oglądać te wykresy. A jeśli ktoś ma bardzo dużo kasy i pracuje czy dla firmy Nvidia albo Google, albo Facebook, no to nie puści na jeden taki K80, tylko na 1000 nowszych. Tak. GPU. I te treningi, na których efekt my na przykład w zeszłym roku z panem Krzysztofem czekaliśmy tydzień, to ludzie z bogatych firm mogą zrobić w 3 godziny na przykład. No ale mają tam sprzęty. Pieniądze zarobione na sprzedawaniu naszych profili marketingowych, tak? Dobrze, 2,5. Co jeszcze widać tutaj? Możecie zobaczyć, że również co 50 iteracji każemy sieci jakieś losowe zdanie z naszego korpusu przetłumaczyć. I'm going with you powinno dać wynik. Idę z tobą. Na razie sieć odpowiada tak, jestem cię, ale przynajmniej kończy zdanie kropką. I być może I am. Jestem już trochę kojarzy. You też. I możecie zobaczyć też wizualizację wad mechanizmu koncentracji. Tak? Czyli przy tłumaczeniu i generowaniu poszczególnych słów tłumaczenia, tak? Przy jestem, sieć się skoncentrowała na going. Przy cię skoncentrowała się na you. Tak? Przy kropce też. Najbardziej na you. Sieć oczywiście widzi zarówno ten wektor kontekstu, tak? Pamiętacie? Koder, wektor kontekstu, dekoder. Wektor kontekstu jest wektor naszego znaczenia, tak? Także to widzi sieć. Ale oprócz tego może też spojrzeć i wziąć pod uwagę poszczególne fragmenty zdania wejściowego. No. OK. Ale co się dzieje? No. Ładnie się trenuje. Więc teraz tak. Wykład się skończy wcześniej. W związku z tym można powiedzieć, że to jest wszystko odnośnie tego demo, co mogę zrobić, bo mam również taki notebook, w którym można... Dobra, skakuję przed siebie. To będzie tutaj. To jest nasz trening. Po tym jak skończy się trening, ci, którzy nie będą korzystali z tego dashboardu do monitorowania, mogą sobie obejrzeć funkcję kosztu, a potem jest sekcja, w której można sobie wpisywać różne zdania, tylko pamiętajcie, żeby używać tokenów z naszego słownika tylko. I można sobie zrobić wizualizację zarówno wyniku, jak i
mechanizmu koncentracji. Jeśli wytrenowana sieć jest taka, że chcecie ją sobie zachować, to mamy tutaj też kod, który zapisze Wam model. Do trzech plików. Do jednego z pliku pójdą słowniki, angielski, polski, do drugiego pliku pójdzie koder, do trzeciego dekoder. Tak, to wszystko można zapisać. Można to zapisywać wielokrotnie. Oczywiście maszyna wirtualna zostanie zresetowana po maksymalnie 12 godzinach. Ale możecie sobie te pliki zgrać na lokalny komputer. Możecie zgrać na lokalny komputer tą techniką, którą pokazywałem 2 tygodnie temu. Która jest... To jest przykład. Także możecie sobie te pliki zgrać na lokalny komputer i jeśli uruchomicie sobie maszynę wirtualną po raz kolejny, to przy pomocy tych kilku linii kolumn możecie sobie wytrenowany model wgrać z powrotem na Colaba, uruchomić notebook, który Wam dam, który robi tylko tłumaczenie, tak? I wpisujecie zdania, tłumaczycie. Jeśli sobie jakby w ten sam sposób możecie, tą techniką możecie sobie wgrywać inne korpusy. Angielsko-francuski, angielsko-niemiecki. Te korpusy dwujęzyczne można wykorzystać do trenowania w obie strony. Zarówno z angielskiego na polski, jak i z polskiego na angielski. Będziecie mieli tutaj przykłady w tym notebooku. Także to jest taka rzecz, którą będziecie mogli sobie zrobić sami. Sieć nie ma jeszcze pojęcia, co robi. Nie ma pojęcia. Chcę mieć. Tak, nie ma już. OK. Mamy jeszcze 10 minut. Ktoś chce o czymś rozmawiać? Ktoś ma jakieś pytania? Albo coś próbował sam robić i nie wychodziło? Odnośnie na przykład tych wcześniejszych lekcji, gdzie były stare polskie samochody, sieci konwolucyjne. Używali Google Colaba do robienia tamtych treningów. Mieliśmy dostęp do komputera, które miało 6K80 i nasze pliki tam były i treningi sobie mogły spokojnie przez tydzień lecieć. Jeśli chce Pan wiedzieć, jak uzyskać dostęp do mocniejszych zasobów, można tak, ale ja powiem tak, jak zabierałem się za pierwsze treningi, powiedzmy tak plus minus półtora roku temu, to uzyskanie dostępu do jednego takiego GPU, to dla mnie było i
pozwoli... Rok temu godzina pracy takiego GPU w chmurze firmy Amazon kosztowała 90 centów, tak? 3 zł. No to ja sobie pozwoliłem na puszczenie 10-godzinnego treningu jednego, tak? Dałem te $10 i korzystałem z wyników tego treningu. To był pierwszy dobry trening tych starych polskich samochodów. Przez miesiąc czasu napisałem apkę na iPhone. Od stycznia tego roku Google te K80 na 12 godzin daje za darmo. I tego typu rzeczy, na które ja tam musiałem te dolary wyskrować, to wy możecie sobie robić od tak. Tak naprawdę przy 12 godzinach można bardzo dużo różnych rzeczy zrobić. Ale jeśli ktoś chce produkcyjne rzeczy robić, no to jest zupełnie inny temat. I teraz na Amazonie są dostępne obecnie GPU nowego typu, które są 10-krotnie szybsze od tych K80 i kosztują $3,6 teraz za godzinę, co i tak powoduje, że jest to w miarę tanie. Jeśli ktoś chce zrobić taki trening, który nam zajął wtedy tydzień czasu, tak, z wykorzystaniem 4 K80 przez tydzień czasu, to obecnie zrobić za $15 na tym Amazonie, na tych nowszych, tak, na jakimś klastrze, który będzie miał, nie wiem, 8 tych nowszej generacji. Ale zrobi go w 2 godziny. I nawet jak trzeba będzie zapłacić, nie wiem, $8, $10 za godzinę, no to i tak te kwoty w przypadku produkcyjnych rzeczy to są kwoty na poziomie, jakby na godzinę, na poziomie na pewno nie płac specjalistów Warszawy. No, tak? Nie koszt kawy. Może już nie koszt kawy, ale jeśli ludzie mają tutaj stawki godzinowe typu, strzelam, $30 na godzinę, czy $50 na godzinę, to jest tańsze niż czas pracy specjalisty. Już w kontekście produkcyjnym. Także to nie są duże pieniądze. $50 to jest trochę więcej, powiedzmy. Słucham? $50 to jest tak, jak wiele dolarów. $50 stawki godzinowej? 150 zł to jest tak już mocno. Ale i tak te treningi... No tak, a to jest, jeżeli pan mówi, że jest $3 za godzinę, to jest... 3,5 za sprzęt, który jest ileś rzędów wielkości, znaczy kilka razy szybszy niż te K80, tak? Dopóki się uczymy Google Colab, większej rzeczy pociągnie. Większej rzeczy. Jeśli nie, to studenci na przykład mogą uzyskać na Amazonie darmowe kredyty w kwotach, tam jest 150, 250, wartości $250, co oznacza, że może sobie kilkadziesiąt godzin tych ich wypasionych GPU nowszej generacji za darmo poużywać. To jest 70 godzin, tak? Czyli to nie można robić, nie, może nie samą pracę inżynierską, ale w sensie można puścić kilka treningów, zrobić z tego porządny wniosek i właśnie pod pracę. Tak. Także można. Ja sobie myślę w ten sposób, że właśnie jeśli ktoś robi pracę inżynierską czy magisterską, to na wszystkie treningi będzie potrzebował, nie wiem, właśnie $500 na przykład takiej mocy obliczeniowej płatnej. No to znowu, nawet w polskich warunkach da się takie rzeczy zorganizować. Można również kupić sobie kartę graficzną dla graczy. Jakieś GTX 1080i za, nie wiem, 3000 zł na przykład. Takie coś jest 3 razy szybsze niż taka 80. Tak, już jest szybsze? 3 razy. I można włożyć do swojego peceta, tak? I będzie... Włożyć do peceta, zainstalować tam Linux, Ubuntu. Tak, również w przypadku, że jest jakiś PC, nie?
No to chmura. To chmura. O, nasz los jest już na poziomie 1,2 i tłumaczenie. No. Lubię czekoladę. Jak dzieci to odpowiada, co było i co było powiedziane. Dobrze, jeżeli nie ma pytań dalszych, no to myślę, że na dzisiaj możemy skończyć. No okej. Dobra. To dziękujemy za uwagę.